Cześć, Robert z tej strony. Witam Was serdecznie na kanale Świat Akumulatorów. Nie ma nas tak naprawdę bardzo intensywnie na kanale Świat Akumulatorów, bo po prostu mamy dość sporo roboty. Kiedyś, kiedy mieliśmy troszeczkę więcej czasu, to zdarzało się, że tych filmów pojawiało się trochę więcej. Obecnie to jest tak, że naprawdę mamy co robić. Sam ten samochód, ja wybrałem się po etykiety na nasze akumulatory. Przy okazji dokupiłem kilka takich rzeczy. No i może tak od zaplecza, od zachrystii, jak to mawiają, pokażę Wam, co się... Tutaj Marcin z Wadimem montują instalację fotowoltaiczną. Tutaj u Pana z Mierzyna. Ja może złapię dalszy plan. O właśnie, to jest Pan z Mierzyna, któremu Marcin montuje instalację fotowoltaiczną. O Jezu, a co tutaj ma być? Znaczy, ja już odebrałem towar od Was, nie? Które to są te panele do Szwecji? Do Szkocji. O, no to super, to pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. I gdzie to włożyłeś? Tutaj? Tutaj są na tym i... One są w miarę fajnie zabezpieczone, to trzeba uważać, bo Pan Krzysztof jest... Ty to będziesz wrócił do Szkocji? Ja osobiście. Tak? Krzysztof, to tutaj masz gościa, który Ci to będzie wiózł. No, i to fajnie. Tu jeszcze są dwie lituwy właśnie do tej Szkocji. Fajne. I tutaj jeszcze jest paka. O! Wadim, dzisiaj ja coś nagrywam na Świat Akumulatorów. Ktoś mi młot zarąbał. Kto? Młota mi ktoś zarąbał, nie mam. A gdzie masz młota? Ktoś mi wyniósł. Nie, niemożliwe. Robimy kamperkę z Martinem. Tak, wiem, zaraz go pokażę. Zaraz go pokażę. Powoli nam się uprząta tutaj troszeczkę miejsca, bo już powoli nam się pojawia magazynek. Przyjechało coś nowego z Victrona, trochę takich większych sprzętów. Także za chwileczkę chłopaki to będą mieli dużo większy porządek u siebie. Jeżeli chodzi o magazyn, to nie ma co wnikać. O, proszę. A to jest nasz szef działu szkoleń, Krzysztof Wiczkowski. Centra. Nie, tam Kamila znacie. Słuchajcie, byłem odebrać etykiety, to jakby jedno, ale znalazłem coś takiego. Ale piękne. Zobacz, czy takie coś się nam może przydać? Tak, ja na pewno biorę różowe dla siebie, lubię ten kolor. Tak, biorę. Tu będziemy z złotymi zgłoskami. Nie, ale wiesz to nie, jeżeli cokolwiek potrzebujemy, to mówię, czy Mieszkowi, czy Kamilowi. Zobaczcie, tutaj chłopaki sobie przeorganizowali za inspiracją Krzysztofa trochę bardziej sklep. Wreszcie same erki. Nie? Czy... Ojejku, jest jednak baner w rogu. Jednak wizyta Darka pomogła coś. Wizyta dyrektora pomogła. Jeszcze jedna mega się znalazła. Gdzie? A, EFB, no to może być, już niech stracimy. A słuchajcie, fajny pomysł Krzyśka, zrealizowany wspólnie z Kamilem, to jest to, że ładowarki są jakieś tam wyjęte i można bardzo fajnie pokazać, jak to działa. Bo do tej pory to było tak, że trzeba było wyjąć coś z pudełeczka i tak dalej. Także jeżeli prowadzicie swoje sklepy, to możecie małpować. To są bardzo fajne pomysły, bo to można fajnie pokazać. Plus, o, tak. Można pokazać, jak działa przez aplikację. I wszystkie nasze akumulatory są... Przeładowane, bo przeładowane. Pracujemy w Naczelnej Administracji Sukcesu Akumulatorowego. Tak, o, Krzysiek tak tłumaczy NASA. Patrzcie, tam mi zarąbali ekspres, muszę zbierać teraz na swój. No, dobra, to ja zabieram swoje rzeczy, to podzielcie. No widzicie, w świecie akumulatorów tak to się dzieje, że tak, tu się pakuje Szkocja, moduły, a tutaj Marcin robi montaż. Jest w tym momencie w przerwie. Tam już widzę, zamontował przetwornicę. Tu klient jest w trakcie przeróbki tego na kamperka. I tutaj pewnie do tej tablicy ma domontowaną przetwornicę. Regulator MPPT, czyli Maximum Power Point Tracking z Victrona. Maksymalnie obsłuży wejściowo 100 V. I jest w stanie wygenerować sobie maksymalnie 50 A. I klient tutaj zdecydował się na taką 200 w AGM-ie do pracy cyklicznej. Jest tutaj dość wyraźnie opisane, że jeżeli ktoś chce używać w cyklicznym, to napięcie mamy 14,5, 14,9 jako to górne napięcie w ładowaniu. Tutaj trochę robią kwestii wyjściowych, tu już podłączane są przewody przez klienta. To wszystko robił klient, my tylko w tym temacie elektryka. Ja się teraz jeszcze wbiję na chwilę na dach, Wam pokażę, co tutaj jest zamontowane. Tutaj są zamontowane 400 z selfy. Dwa moduły, 2×400, czyli 0,8 kW. I to spokojnie ten regulator jest w stanie obsłużyć. Busik jest wysoki. O, tutaj widzicie, Pan do Szkocji jedzie, się pakuje.
I tak to wygląda u nas, jeżeli chodzi o te kwestie życiowe. Przecisnę się. Chyba się dam radę przecisnąć. Nie jest tak źle ze mną. O, i teraz jeszcze wparujemy, zobaczymy, czy jest u siebie. Tutaj mamy pomieszczenie biurowe nasze, które na pewno już znacie. Tutaj Mieszko spotyka się z klientami, jeżeli chodzi o kwestie związane z off-gridem, z panelami, z kamperami, z innymi rzeczami. Telewizor używamy do prezentacji. O, ja oczywiście standardowo grzeję w kominku. Wróciliśmy do lekcji gry na instrumencie, w sensie takim, że coś tam trenujemy, coś eksperymentujemy. Co się dzieje w labo? W labo jest eksperyment z połączeniem szeregowym i z ładowaniem od frontu później. Tutaj jest bardzo ciekawy tryb w tej ładowarce. Zobaczymy, co mu się uda ogarnąć. To przetrenowałem. Mam w sumie kilka drobnych plusów, kilka drobnych minusów. Jeżeli chodzi o to, skończyłem zabawę z tym na akumulatorach litowych. Tutaj na tej naszej litóweczce, setce i na grafenie. No jest tego trochę. Chciałbym mieć więcej czasu, bo bym Wam zrobił mega fajne testy tych prostowników ładowarek, ale to po prostu jeszcze musi poczekać. O. Tu jest miejsce pracy Mieszka. Widzicie, teraz Mieszko pracuje tutaj. Ma kawałek swojego biura. Z kimś tam rozmawia przez telefon. O, tutaj mamy kawałek kuchni, to widzieliście. Sorry za bajzel, ale przed treningami tutaj się dość często ogarniam, bo albo przed po pracą, albo zaraz po pracy, albo rowerek, albo bieganko. Oczywiście nie wspominając o temacie basen, bo bez basenu trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek, cokolwiek robienia. Także słuchajcie, no wreszcie wyszło słońce, wreszcie pojawia się odrobinę radości, odrobinę chęci, czymkolwiek. Tak jak ostatnio kapitan nagrał odcinek u siebie na kanał Kapitan Szczepa, gdzie pokazał, jak jest umordowany, wyterany i tak dalej. To się może dziać, to się może zdarzać u osób, które robią dość sporo rzeczy, ale jak pojawia się tylko słońce, to zasilanie jest naprawdę ultra, ultra, ultra fajne. To na tyle. Bawcie się fajnie, miłego weekendu Wam życzę. Oby był za bardzo intensywny, bardzo intensywny. Nie leżcie na kanapach, róbcie coś dla siebie, zróbcie coś, czego nigdy w życiu byście nie spodziewali się po sobie, że będziecie w stanie to zrobić. Pobiegajcie, pojeździcie na rowerze, idźcie na basen, zacznijcie morsować, zapiszcie się na jakiś kurs, nie wiem, szydełkowania, spadochronowy kurs, tańca, cokolwiek sobie wymyślicie. Wymyślicie. A jeżeli bylibyście kiedykolwiek w okolicach Szczecina, pamiętajcie, Świat Akumulatorów, Gryfińska 106 albo Santoska 42. Jesteśmy przyjaźnie nastawieni do odwiedzających nas, bez względu na to, czy robią zakupy, czy nie. Trzymajcie się, pozdrawiam, Robert, hej.